Twój osąd, w którym zaczynamy taki projekt, którego celem jest dotarcie z informacją o tym, jak działają sądy, jak pracują sędziowie i pracownicy sądów, jak to wygląda za kulisami, do ludzi z zewnątrz, tak? Którzy mają rzadko albo w ogóle nigdy nie mieli okazji mieć kontaktu z sądem. Od razu powiem na początku, że proszę się nie przejmować tym, że na sali jest duża reprezentacja sędziów. To nie jest tak, że sędziowie będą mówili tylko do sędziów, bo spotkanie jest transmitowane, więc mam nadzieję, że zobaczy nas wiele osób w internecie. I może tak, na początek na przedstawię naszych gości. Po mojej prawej jest pani sekretarz Aneta Fęcka. Dalej jest pan sędzia Grzegorz Gała i pani sędzia Katarzyna Kamińska-Krawczyk. Czy państwo coś na początek powiedzą? Nie. Dobrze, na pewno, jeżeli działa. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałem na początku podziękować organizatorom, bo my jako środowisko sędziowskie mamy problem. Mianowicie przemyśleliśmy kilka kwestii związanych z tym, dlaczego tak duża ilość społeczeństwa uwierzyła w to, że jesteśmy komunistami, złodziejami wiertarek, złodziejami pendrive'ów. Jedną z konkluzji, jaką na ten temat mamy, jest to, że zbyt mało rozmawialiśmy z Państwem. Problem nasz polega jednak na tym, że nie mamy platformy do takiej rozmowy. Trudno, żeby sędzia wyszedł między opłotki przysłowiowe i szukał wolnych słuchaczy, którzy zechcą go wysłuchać. Dlatego bardzo cenna jest dla nas taka inicjatywa ze strony Państwa, która umożliwi nam spotkanie z Państwem. Ja chcę powiedzieć, że dla mnie bezwzględną wartością jest szczerość w każdej sytuacji. Dlatego bardzo serdecznie Państwa proszę o bardzo trudne pytania. Wszystko, co Państwa interesuje, na każde z tych pytań odpowiem naprawdę zgodnie z tym, co myślę. Mam nadzieję, że po prostu w ten sposób będziemy mogli się lepiej poznać i Państwo też wyrobicie sobie swoje zdanie na temat tego, co się mówi o środowisku sędziowskim, o działaniu sądów, o zasadach konstytucyjnych, paru innych rzeczy. Także to tyle na początku i serdecznie zachęcam Państwa do dyskusji, do zadawania pytań. To może ja jeszcze w kwestiach organizacyjnych. Ja w imieniu organizatorów zadam kilka pytań do Państwa, a potem przekażę mikrofon i postaramy się, Państwo postarają się odpowiedzieć, tak, na pytania z sali. I może takie pierwsze pytanie. Powiedział Pan sędzia o tym, że różne opinie o sądach krążyły. Sędziowie niespecjalnie mieli okazję, czy widzieli taką konieczność, żeby odpowiadać na takie wątpliwości. Politycy z tego, mam wrażenie, korzystali bardzo chętnie i stwarzali takie wrażenie, że na przykład to, że w powszechnej opinii sądy działają zbyt wolno, to jest wina sądów, a zupełnie nie tych, którzy prawo stanowią, czyli nie polityków, tak? I takie moje pytanie, gdybyście to wy, sędziowie czy pracownicy, którzy na co dzień się tym zajmują, mieli wprowadzić jakieś zmiany, kilka najważniejszych zmian, które mogłyby przyspieszyć, tak, ułatwić postępowanie, sprawić, że ta opinia o wolnych sądach może troszkę by się zmieniła. To jest, myślę, bardzo cenne pytanie, jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, którą ja osobiście bym zmieniła, jeżeli miałabym takie możliwości, to jest ograniczenie ilości spraw, które wpływają do sądu. Przez przemianę ustrojową wykształciło się takie przekonanie, że w zasadzie wszystkie drażliwe sprawy powinny trafiać do sądu. Tą kognicję sądów rozszerzono niesłychanie. Kognicja to jest, no tak potocznie mówiąc, właściwość sądu, tak? Czyli sąd jest w tej chwili właściwy, no naprawdę, dla ogromnej rzeszy spraw, na przykład sprawy o wykroczeniach, które kiedyś były rozpoznawane przez kolegia do spraw wykroczeń. I tak dla Państwa ciekawości podam dane statystyczne w zasadzie z 2 lat. Rok 97, kiedy do sądów przez cały rok wpływa 5 milionów spraw i rok 2018, kiedy do sądów wpływa ponad 15 milionów spraw, a liczba sędziów jest taka sama. No i oczywiście, że jeszcze uwzględnimy, że nie wszystkie etaty w tej chwili są obsadzone z uwagi na różne zawirowania związane z reformą wymiaru sprawiedliwości. Także myślę, że ta dysproporcja jest naprawdę ogromna. I to jest pierwsza rzecz, którą tak naprawdę powinny się władze
władze ustawodawcze i wykonawcze zająć, jeżeli chodzi o reformy sądów, bo nie wszystko wymaga tej decyzji sądu. Są sprawy, które mogłyby być rozpoznawane w sposób tańszy i szybszy właśnie poza sądem, który powinien być tak naprawdę przeznaczony dla spraw najważniejszych. No i tutaj dlaczego sądy działają wolno? No proszę Państwa, jeżeli mamy pewne ograniczenia proceduralne, a do tego jeszcze każdy sędzia, może nie każdy, ale w sprawach cywilnych w tej chwili w większości sądów sędziowie mają po kilkaset do tysiąca spraw w referatach, to nie jest możliwe rozpoznanie takiej ilości spraw w sposób szybki, sprawny i bez zbędnych słów. Czy tutaj jeszcze może kolega? Ja chcę tylko Państwu powiedzieć taką rzecz, jeżeli Państwo wzięliby statystyki, ja wiem, że mówią o nich różne złe rzeczy, ale jednak coś one pokazują i zobaczyli, że sędzia załatwia w ciągu roku, załatwia to jest sformułowanie ministerialne, statystyczne, kilkaset spraw, to ja mam tylko takie pytanie, czy Państwo chcieliby, żeby Państwa sprawa najważniejsza w życiu była jedną z tych kilkuset, którą załatwia sędzia. Siłą rzeczy, choćbyśmy nie wiem jak chcieli, my musimy te akta przeczytać, sprawę osądzić, napisać do niej uzasadnienie w większości przypadków. Nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy w stanie nie zrobić błędów przy takiej ilości spraw. Ale to nie do nas należy ustalenie tego, jakie sprawy w sądach będą, ile ich będzie, ilu będzie sędziów, jaka będzie obsługa, jak ciężko będą nam pomagać pracownicy, za jakie pieniądze. To są wszystko kwestie organizacyjne, na które my nie mamy żadnego wpływu. Teraz zadam pytanie do pani Anety. Właśnie o to, jak wygląda ta praca. Tak, wiemy, że tych spraw w sądzie jest mnóstwo. Wiemy, że sądy jako instytucja to nie tylko sędziowie. Czyli czym się zajmują pozostali pracownicy? Proszę Państwa, no, generalnie głównym naszym zajęciem jest współpraca z sędziami. Tworzymy tak naprawdę wspaniały i myślę wspólny tandem, który bardzo sobie nawzajem ufa. Wykonujemy zarządzenia sędziów, szybamy pisma do akt, zakładamy tomy akt. Nie jest to jeden tom, nie są to dwa tomy. Czasami jest to tomów kilkanaście, każdy tom zawiera 200 kart, które my niestety musimy ponumerować. Wszystko musimy odnotować w systemie. Wysyłamy codziennie kilkaset, nawet kilka tysięcy wezwań, zawiadomień, pism. Wykonujemy wszystkie zarządzenia sędziów. Oczywiście są też odrębne stanowiska w sądach, w wydziałach. Ja między innymi zajmuję takie stanowisko, to znaczy zajmuję się współpracą z biegłymi. Dodatkowo wykonuję obrót zagraniczny. Oczywiście głównym i podstawowym naszym zajęciem to jest chodzenie na salę rozpraw. Chodzimy na salę rozpraw na godzinę czasami 8.30, czasami na godzinę 8. Bywa tak, że jesteśmy w tej sali rozpraw przez 8 godzin bez przerwy, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie przetrzymywać stron postępowania, bo chcemy zapewnić im bezpieczny i dość szybki powrót do domu, więc tak naprawdę zostajemy czasami po godzinach. Nie mamy płacone za te nadgodziny, nie mamy oddawanych tych nadgodzin, tylko i wyłącznie tak naprawdę zależy to od naszej nieprzymuszonej woli. Tylko i wyłącznie, za co oczywiście otrzymujemy stosowne wynagrodzenie. No właśnie, odnośnie stosownego wynagrodzenia i do obowiązków, tak, kompetencji, których się od Państwa wymaga. Wiemy, że ostatnio się odbywały protesty. Dość masowe. No, odbył się rzeczywiście jeden masowy protest. Myślę, że to było pierwsze poruszenie Rzeczypospolitej Polskiej sądowe, tak zwane. Niestety, jak wiemy, skończyło się to dosyć niekorzystnie dla nas, to znaczy związki zawodowe podpisały tak zwane nieporozumienie. Ale proszę Państwa, no to nie o to chodzi, żebyśmy my pracowali, ja powiem w ten sposób. Ja tylko i wyłącznie pracuję w sądzie, bo ja kocham tą pracę, kocham osoby, z którymi pracuję, kocham moich sędziów, moje koleżanki i kolegów. Robię to hobbystycznie, ale powiem tak, jest mnie na to stać. Dlatego, że moja druga połowa zarabia na tyle dużo, że po prostu utrzymuje cały dom. A dlaczego jest tyle zwolnień z sądu? Dlatego, że ludzi nie stać na to, żeby pracować w sądzie. Bo jeżeli ktoś odbierze 1800 zł pensji, musi utrzymać dwójkę dzieci, musi zapłacić kredyt za mieszkanie, musi opłacić rachunki,
to niestety, proszę Państwa, ale moja pensja jak wpływa, to na drugi dzień ja już jej nie widzę, bo po prostu idzie na te wszystkie opłaty, więc no to też nie o to chodzi, żeby pracować za te pieniądze i wydaje mi się, że też ludziom nie chodzi o to, żeby w sądzie zarabiać, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy. Każdy z nas ma wyższe wykształcenie. Ja przyjmowałam się do sądu w 2004 roku, pracowałam na zastępstwo, zarabiałam wtedy, pamiętam, może 600 zł. Ale proszę Państwa, jak przyszłam do sądu, to była moja wymarzona praca. Ja nie wyobrażałam sobie pracować gdzie indziej. I po tym strajku ostatnim, który się odbył w grudniu, jedna z dziennikarek zapytała mnie, czy wstydzi się Pani, że Pani pracuje w sądzie? Ja powiedziałam nie. Ja jestem dumna z tego, że pracuję w sądzie, że pracuję z takimi osobami, natomiast wstydzę się tego, ile zarabiam, bo no nie starczy mi na życie. Po prostu, tylko i wyłącznie. A ze strony sędziów, jak wygląda praca? Co sędziowie robią poza rozprawami, tak? Bo kojarzymy sędziego w todze na sali. Mam kolegę, który zawsze mówi, ty tu masz życie, do pracy możesz sobie nie iść, w domu posiedzieć, godzin nie masz takich ustalonych, ja to muszę na 8 godzin iść i tam swoje odpełnić, a ty nie musisz. Ja mu zawsze mówię, Jacek, zamień się ze mną. Ja uwielbiam pracę, tak jak pani Aneta, na sali rozpraw, bo to jest kwintesencja sądzenia, to jest święto sędziego, kiedy może wyjść na salę rozpraw i tam w obecności stron przeprowadzić postępowanie dowodowe, wydać wyrok. Natomiast niestety, żeby to było możliwe, to trzeba najpierw te opasłe tomy przeczytać. Trzeba zapoznać się z tą sprawą, przemyśleć ją pod względem faktycznym, pod względem prawnym, zaplanować czynność. Potem jest sala rozpraw i kiedy już wszyscy wychodzą zadowoleni, sędzia dostaje te akta z powrotem, bierze je do domu i pisze uzasadnienie. Są specjaliści, moi koledzy, którzy piszą po kilkaset stron. Śmiejemy się troszeczkę z nich, z taką oczywiście życzliwością. Każdy ma swój styl pisania. Nie trzeba pewnie aż tyle, ale są sprawy, w których no, te kilkadziesiąt stron jest nieodzowne, żeby to napisać, bo orzecznictwo, wieloletnia praktyka wypracowała pewne schematy tych uzasadnień. To nie jest tak, że ja sobie tam piszę, co chcę. Potem jest to oceniane przez sąd drugiej instancji i tu już wchodzi w grę moja lojalność wobec kolegów. Jeżeli ja napiszę kiepskie uzasadnienie, to z dużym prawdopodobieństwem sąd wyższej instancji uchyli tą sprawę do ponownego rozpoznania. Wtedy ktoś z moich kolegów będzie musiał po mnie poprawić. To jest nielojalne, dlatego też staramy się, jak umiemy, to zrobić jak najlepiej. No ale to, co już Państwu powiedziałem, przy tej ilości spraw, to jest zawsze pewien kompromis pomiędzy tym, co moglibyśmy z siebie jeszcze dać, a tym, co musimy w związku z tym nawałem pracy. Ja jeszcze może parę słów, jak to wygląda z punktu widzenia sędziego zajmującego się sprawami cywilnymi, bo my głównie pracujemy, może nie głównie, ale w dużej mierze też pracujemy na tak zwanych posiedzeniach niejawnych, czyli to nie jest praca na rozprawie, ale właśnie wydawanie różnego rodzaju orzeczeń i zarządzeń w zaciszu, pokoju, nie na sali rozpraw. I tutaj mogę powiedzieć, jak to wygląda w sądzie, w godzinach porannych i popołudniowych, to często sąd wygląda jak port lotniczy, ponieważ się mijają sędziowie z takimi dużymi walizkami na kółkach i wszyscy się serdecznie pozdrawiają, życzą sobie miłego urlopu. A tymczasem te duże, ogromne walizki z aktami wywożą do domu, żeby właśnie napisać uzasadnienia albo wydać jakieś rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym. No i tutaj taka króciutka anegdota. Koleżanka, która orzekała, dostała etat w sądzie pozałódzkim i właśnie dojeżdżała z Łodzi do tego sądu pozałódzkiego. Codziennie rano, o 6 rano wsiadała do pociągu z ogromną walizką. Pociąg był do Warszawy, ona wysiadała po drodze. No i następnie o godzinie 15 czy 17 wracała również tą ogromną walizką, tym samym pociągiem do Łodzi. I potem się dowiedziała od osób, które podróżowały codziennie do pracy do Warszawy razem z nią, że podejrzewali ją o chorobę psychiczną, że codziennie jeździ z tą ogromną walizką i codziennie po południu z tą walizką wraca. No, tymczasem walizka służyła do przewożenia.
mieliśmy taki pomysł przy układaniu pytań, żeby Państwa zapytać, ile średnio ważą akta, na przykład sprawy w Waszym referacie, albo ile to by było kilometrów, gdybyśmy sobie... Proszę spojrzeć na mnie, nie należy do ułomków. I jak Pani myśli, to siłownia? Nie, nie mam czasu. To walizka, tak. A zatem takie pytanie... Jednak na poważnie, dzisiaj też nawet gdzieś mignęła mi w telewizji informacja, ktoś z pewnej partii, nie krytykując wyroku sądu, skrytykował, powiedział, że nie krytykuje się wyroków sądów, ale... I teraz takie moje pytanie, czy się nie krytykuje, czy można publicznie skrytykować prawomocny wyrok sądu? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, my wszyscy czasem krytykujemy władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby krytykować też władzę sądowniczą. Tyle tylko, że tak jak inteligentni ludzie nie krytykują władzy wykonawczej czy ustawodawczej w ten sposób, że mówią, że to sami Żydzi i pedały, tak samo wyroki sądowe też można krytykować, ale mądrze, merytorycznie. Jeżeli coś mi się w tym wyroku nie podoba, czuję się na siłach podjęcia polemiki, oczywiście, nie ma żadnego problemu z tym. Trzeba tylko jeszcze o dwóch rzeczach pamiętać. Po pierwsze, krytykujemy coś, co powstało na skutek badania sprawy, której akt nie znamy. My tak naprawdę mamy wiedzę tylko medialną z tego, co w tej sprawie jest. Ja często się spotykam z tym, że jak czytam czy oglądam relacje z moich spraw, to zaczynam się zastanawiać, czy ja na tej sprawie byłem, bo to jest zupełnie co innego niż z akt. Oczywiście trudno wymagać od dziennikarza zapoznanie się dogłębnego z aktami sprawy, także i pokazanie tego wszystkiego, jak to wygląda, bo to jest po pierwsze niemedialne, bo medialne jest to, co jest ostre, czarne, białe, a to wszystko jest takie jakieś szare z reguły. Po drugie, no nie ma na to czasu, ludzie też nie chcą tego oglądać, tak? No bo kogo to interesuje, takie detale. Po drugie, proszę Państwa, to jak już, miejmy tą świadomość, że nie wiemy, co tam dokładnie jest, więc każda krytyka musi mieć zawsze to ale, że być może jest coś innego. No i jeszcze jedna kwestia. Krytykować oczywiście możemy, tak jak my krytykujemy niektóre ustawy czy rozporządzenia, tylko czy to znaczy, że my mamy prawo ich nie respektować? Oczywiście, że nie, bo to by była anarchia. My możemy krytykować orzeczenia sądu, ale prawomocne rozstrzygnięcie sądu musi być respektowane, bo na tym podlega państwo prawo. Inaczej po prostu popadniemy w jakiś totalny chaos i anarchię. Zapytam o wyrok, który zapadł w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ostatni poniedziałek. Trybunał odniósł się do skargi, jaką na Polskę złożyła Komisja Europejska, tak? To na pewno wszyscy o tym słyszeli i wiedzą. I orzekł, że niezgodne z prawem było obniżenie wieku emerytalnego sędziów, tak? Czyli przeniesienie sędziów w stan spoczynku orzekających, tak? Sędziów, którzy są nieusuwalni. I teraz takie pytanie. Polski rząd tłumaczy, że w zasadzie ten wyrok był wydany niepotrzebnie, bo te przepisy zostały zmienione i nie obowiązują, tak? Czy według Państwa takie nawet symboliczne wydanie takiego wyroku, czy to będzie miało jakiś wpływ na polski wymiar sprawiedliwości? To znaczy trudno jest mi to ocenić. Na pewno jeżeli Trybunał zdecydował się pomimo tutaj zmiany stanu prawnego wydać rozstrzygnięcie, to kierowało nim ważne powody. I wszelkie rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości są wiążące i dla rządu polskiego, i dla sądów polskich. I na pewno nie można tego przedstawiać w taki sposób, że to jest jakiś obcy sąd, który jakby narusza naszą suwerenność, dlatego że to jest Trybunał, który również składa się z polskich sędziów. Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, zaakceptowała wszystkie związane z tym traktaty, to jest nasz sąd. Tak jak my jesteśmy sądami europejskimi, tak samo Trybunał Sprawiedliwości jest również naszym sądem. I no, dlatego, jeżeli jakieś rozstrzygnięcie zapadnie, no, to nawet jeżeli ono nam się nie podoba, to zobowiązani jesteśmy przestrzegać tego wyroku. Dzisiaj też pojawiła się informacja, że
Jeszcze nie Trybunał, tylko Rzecznik Trybunału wydał opinię w sprawie, która, w kolejnych sprawach, które do Trybunału trafiły, w sprawie pytań prejudycjalnych zadanych przez polskich sędziów. Rzecznik uznał, że niezgodna z prawem jest powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i niezgodne z prawem jest funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. I teraz z tego, co wiem, wyrok w tej sprawie będzie wydany dopiero po wakacjach. Dowiemy się, jak to ocenił Trybunał, czy podzielił tą opinię Rzecznika, czy nie. Ale proszę mi powiedzieć, czy ta sprawa, znaczy, bo tutaj będzie pewien problem, jeśli Trybunał orzeknie, że jest to niezgodne z prawem, a w Polsce będzie działała taka Izba Dyscyplinarna, to czy jej postanowienia, jej wyroki mają w ogóle jakąkolwiek moc wtedy? No ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak wprost, bo nie wyobrażam sobie, żeby orzeczenie Trybunału nie było wykonane. To się wiąże z konkretnymi konsekwencjami dla rządu, każdego rządu państwa europejskiego, który nie wykonuje wyroku Trybunału Sprawiedliwości, mogą być nakładane kary finansowe, więc ja takiej, szczerze mówiąc, możliwości staram się nie dopuszczać. Natomiast jeżeli rzeczywiście by się tak stało, no to wtedy jest kwestia rozważenia nadrzędności prawa europejskiego, którą również Polska zaakceptowała, przystępując do Unii. Jeżeli mamy stwierdzoną niezgodność z prawem europejskim w jakimś aspekcie, no to jesteśmy zobowiązani to zaakceptować. Natomiast jak to w praktyce będzie wyglądało, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że moja wyobraźnia tego na ten moment nie obejmuje. No właśnie, bo zaskoczyło nas dużo spraw, tak, w ostatnich latach, więc to niestety też nas może zaskoczyć. A pan sędzia coś chce dodać? Ja chcę tylko powiedzieć, proszę państwa, tyle, że myśmy od dawna zgłaszali wątpliwości na różnych forach. Mówiliśmy o tym, że pewne zapisy ustaw przyjmowanych przez obecną większość parlamentarną w sposób oczywisty naruszają przepisy konstytucyjne. Szkoda, że musiało to aż oprzeć się o organy unijne, bo elementarna wiedza prawnicza połączona z minimalną dobrą wolą mogłaby zapobiec tym skutkom, które dzisiaj mamy. To, co mówi pani sędzia, ta niepewność, co będzie, dotyka nas wszystkich, dotyka również stron postępowania, które muszą mieć świadomość tego, że wyroki wydawane przez sędziów, których nowa Krajowa Rada Sądownictwa powołała, mogą być kontestowane w przyszłości. No, skutki mogą być niewyobrażalne. Mam nadzieję, że uda się w jakiś rozsądny sposób to pogodzić, aczkolwiek to nie my całą sytuację sprowokowaliśmy, dlatego też nie czujemy się zobowiązani do tego, żeby szukać tego kompromisu. To nie do nas to należy. Niech ten bałagan sprzątają ci, mówiąc kolokwialnie, którzy go zrobili. Jeszcze tylko chciałam dodać, bo tak starałam się znaleźć, bo pojawiało się w debacie publicznej takie stwierdzenia, że przecież niektóre państwa nie respektują, nie zawsze respektują te wyroki Trybunału Sprawiedliwości. I nie udało mi się znaleźć sytuacji, w której w sprawach ustrojowych, jeżeli by się wypowiedział Trybunał, to państwo by tego nie przestrzegało. To chyba byłby precedens. Zadam państwu jeszcze takie pytanie. Tu się oczywiście przewinęło to gdzieś w naszej rozmowie, chociaż bardziej negatywnych, jakieś negatywne zaskoczenia, ale zapytam, co was zaskoczyło w pracy sędziego i w pracy sekretarza, tak? Jak państwo zaczynaliście pracę, to jak sobie wyobrażaliście wykonywanie tego zawodu, a jak to zweryfikowała rzeczywistość? Może nie zawsze w negatywnym kontekście, tak? Może znajdziemy jakieś plusy. Zaczęłabym od pani Anety może. To znaczy, ja generalnie widzę same plusy tej pracy, oprócz oczywiście małego wyjątku, jakim jest pensja. Tak, że jest, znaczy jest to praca generalnie bardzo wymagająca. Wymagająca od nas takiego pochylenia się nad sprawami drugiego człowieka. Do tej pory chyba mnie nic jeszcze nie zaskoczyło w tej pracy. Oczywiście oprócz nadmiaru obowiązków i przybywających różnych pomysłów Ministerstwa Sprawiedliwości, chociażby taki jak, wiecie państwo, jak ja się przyjmowałam do sądu, to był 2004 rok, pamiętam
Chodził pani policjant po całym bloku, sprawdzał mnie, prawda, weryfikował moje dane osobowe, moją osobę, no wypytywał, czy jestem osobą godną zaufania publicznego, czy nie. Natomiast teraz okazuje się, że nie wiem, czy państwo wiecie, jest projekt nowej ustawy o pracownikach sądów powszechnych, który mówi o tym, że tak naprawdę w sądzie będzie mógł pracować każdy, nie musi mieć wykształcenia prawniczego, czyli będzie mógł na przykład skończyć tylko i wyłącznie zawodówkę. Oczywiście ja nie umniejszam nikomu, bo to nie o to chodzi, natomiast no chyba się, o przepraszam, to jest chyba ta jedyna rzecz, której się boję w przyszłości, co się będzie działo w sądach i to w tym sądzie będzie pracował, bo to chyba najbardziej zależy nam na tym, żeby to były osoby godne zaufania publicznego i takie osoby, którym i sędzia zaufa, i kierownik zaufa, i petent przede wszystkim. Tak, to jest najbardziej chyba istotne, bo no, ludzie przychodzą do nas po to, żeby uzyskać pomoc, poradę, żebyśmy się wszyscy pochylili nad jego problemami, tak jak i państwo sędziowie, tak samo i tutaj my pracownicy, więc natomiast nie wiem, co będzie dalej, powiem szczerze. No tak, proszę państwa, no ja powiem tak, ja zawsze byłem idealistą i mimo, że na początku wybrałem drogę techniczną, bo byłem uczniem technikum elektronicznego, to zawsze bardzo chciałem świat zmienić na trochę lepszy. Zaskoczyło mnie to, że rzeczywiście w tej pracy mogę to zrobić w takim stopniu, że ta władza sędziowska jest ogromna i rzeczywiście oprócz tego, że sprawia mi to olbrzymią radość i satysfakcję, to też czuję olbrzymi ciężar odpowiedzialności. A tak już w kwestiach technicznych, to największym moim zaskoczeniem było to, że w większości, w 70% sędzia zajmuje się tym, jak było naprawdę, docieka, że tak powiem, na sali rozpraw tej prawdy, a w 30 tylko zajmuje się prawem. Czyli głównie ciężar naszego zawodu to jest ocena tego, kto mówi prawdę, jakie dowody są wiarygodne, jakie dokumenty są wiarygodne, jakie nie, a potem dopiero ubiera się to w szatę prawniczą. Czyli zaskoczyła mnie ta proporcja, bo mnie się zawsze wydawało, że sędzia to jest człowiek, który głównie prawem się zajmuje. Otóż głównie zajmujemy się dociekaniem prawdy, a prawo jest jakby dodatkiem do tego. Ja może już tak to bardzo z takiej przyziemnej perspektywy. Ja jak zaczynałam pracę, to zaczynałam w warunkach reformy i tego, że będzie lepiej. I od tamtej pory cały czas mam wrażenie, że żyjemy w jakimś stanie permanentnej reformy i cały czas z roku na rok jest coraz gorzej. Więc myślę, że tak, to mnie tak najbardziej zaskoczyło. Jak pani pozwoli, jedno zdanie, bo tutaj pani Aneta jest z nami. Ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy w kwestiach tych, o których pani mówi. My, jako sędziowie, od samego początku tego ostatniego protestu bardzo mocno solidaryzujemy się z naszymi pracownikami. Wychodziliśmy z nimi przed sąd, żeby pokazać nasze niezadowolenie, pisaliśmy, mówiliśmy. Jedna rzecz mnie uderzyła i to muszę to powiedzieć, proszę państwa. Pomysł pana ministra Piebiaka na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom. Zabierzemy sędziom pieniądze za tak zwane kilometrówki i damy wtedy podwyżkę pracownikom. Ja mówię, proszę bardzo, bierzcie. Jeżeli uważacie, że tak powinien postępować rząd, który mieni się przyjacielem narodu, prawda, ma hasła Solidarności na ustach i tak chce załatwiać sprawy konfliktu jakiegoś społecznego, okej, bierzcie to. To jeszcze zapytam państwa o przywileje, bo cały czas słyszymy o przywilejach sędziowskich, o tym, że to jest jakaś uprzywilejowana kasta. Przywileje, okej, ale są też obowiązki i jakieś ograniczenia, tak? To może proszę powiedzieć, jak takie ograniczenia nawet w codziennym życiu wyglądają? No dobrze, powiem tak, proszę państwa, w żaden sposób nie czuję się uprzywilejowany, wręcz przeciwnie. Jest ustawowy obowiązek, żeby sędzia był nieskazitelnego charakteru. W życiu bym tego sobie nie powiedział. W życiu. No, pewnych rzeczy mi, proszę państwa, nie wolno i to jest dla mnie oczywiste. Kiedyś mówiło się dużo i to też moi koledzy, aha, ty to masz fajnie, przekroczysz prędkość, złapią cię policjanci, nie płacisz mandatu.
Proszę Państwa, dzisiaj płacę ten mandat i jeszcze proszę Pana policjanta tylko o przepraszam na wszystkie świętości, po prostu nie negocjuję tak jak każdy człowiek wysokości tego mandatu, dlatego że wiem, że to zostanie natychmiast nagłośnione i że natychmiast zostanę pokazany, proszę bardzo, sędzia łamie prawo, zobaczcie, skandal. Przywileje, proszę Państwa, przywilej może ustawowo wygląda to fajnie. Sędzia jest nieusuwalny ze stanowiska, sędzia jest niezawisły w orzekaniu, prawda? Sędzia ma prawo do godziwego wynagrodzenia. No tak, tak, owszem, to wszystko jest ważne. My mamy stan spoczynku zamiast emerytury, tak? Jeżeli ktoś go dożyje, to już jest naprawdę super wtedy, bo 75% ostatniej pensji dostajemy. No ale oprócz tego, proszę Państwa, nie wolno nam grosza nigdzie dorobić, choćbyśmy nawet chcieli, tak? Nie wolno nam, proszę Państwa, pewnych rzeczy robić bez zgody prezesa sądu. Tutaj nawet jak Państwo teraz zaczynali tą akcję, powstał problem, czy nam jest wolno do Państwa przyjść i z Państwem rozmawiać, czy to nie będzie poczytane jako jakiegoś rodzaju działalność polityczna czy agitacyjna, tak? Każde nasze słowa krytyki są natychmiast odbijane jest piłeczka, proszę bardzo, jak się broni ten zepsute środowisko i tak dalej. Także jakby zważyć na szali te wszystkie plusy i minusy, proszę Państwa, to nie wygląda wcale to tak dobrze. Znowu, to jest tak trochę jak Pani Aneta. My wykonujemy tą pracę głównie dlatego, że ją kochamy, a nie dlatego, że czujemy jakieś olbrzymie przywileje tutaj ze strony Państwa. Ja taką refleksję mam. Kiedyś, dawniej, jak były te głosy właśnie już pojawiały się o tym, że sędziowie, no te immunitety osłabione i w ogóle i ten, a poza tym no to ta przewlekłość w tych sądach, w ogóle jak oni działają, to się tak zastanawiałem, dlaczego moje państwo mnie nie lubi? Dlaczego państwo w imieniu którego wydaje wyroki mnie nie lubi? Ostatnio zastanawiam się, dlaczego mnie nienawidzi. Taka jest różnica. To jeszcze ja może, wiecie Państwo, bo to mam wrażenie, że wszyscy naokoło, to znaczy ludzie, którzy przychodzą do sądu, myślą, że my jako sekretarze tak naprawdę przychodzimy, malujemy paznokcie, wypijemy 10 kaw, porozglądamy się naokoło swojego pokoju i dochodzimy do domu. Bo wydaje mi się, że to tak troszkę kiedyś było, prawda? Że każdemu się wydaje, że tak jak kiedyś panie piły tą kawę na takich szklankach, te szklanki, taka kawa była zaparzona, na takim spodeczku sobie stała i pani tak papierosy paliły w pokojach i stukały tylko od czasu do czasu tą maszynę. No niestety, my przychodząc do pracy, no to pracujemy całe 8 godzin, czasami bez skorzystania z toalety i bez jedzenia śniadania, tak samo jak i no, sędziowie, prawda? Tylko po to, żeby jakąś sprawę, czyjąś sprawę, która, tak jak pan sędzia powiedział, dla niego jest sprawą najważniejszą, wykonać nie tyle szybko, ale solidnie i sprawiedliwie, prawda? To tylko, no tylko o to chodzi w pracy w sądzie. Natomiast wydaje mi się, że cała praca w sądzie na dzień dzisiejszy chyba spoczywa na barkach i doświadczonych sędziów, i doświadczonych pracowników. Bo bez nas, bez naszego doświadczenia, no ja w sądzie pracuję 15 lat i moje koleżanki też po 10 lat, bez naszego doświadczenia tak naprawdę ta praca chyba stałaby w miejscu, bo Państwo sędziowie nie mieliby komu zaufać i komu zlecić wykonania swojego zarządzenia. Bo musicie Państwo wiedzieć, że nikt tak naprawdę później nie sprawdza po nas, czy nie szkodzi, czy my żeśmy prawidłowo to zarządzenie wykonali, czy nie. Tylko właśnie mówię o tym zaufaniu, że i Państwo sędziowie, i kierownicy tak, na tyle ufają naszym kompetencjom, że absolutnie nikt nas później nie kontroluje, nie sprawdza, czy zostało to wykonane prawidłowo, czy nie. Dlatego, że gdyby miało to miejsce, to proszę mi uwierzyć, kierownicy i sędziowie nic by nie robili, tylko sprawdzali, czy my żeśmy prawidłowo wykonali jakieś zarządzenie, czy prawidłowo wydaliśmy tytuł wykonawczy, czy prawidłowo został usłany nakaz zapłaty. Więc tak naprawdę wszystko to spoczywa na naszym doświadczeniu. Przychodzą młodzi ludzie do sądu, popracują miesiąc, jak już się troszkę rozejrzą, odbiorą oczywiście swoją pensję, której tak tutaj staram się zaznaczyć, odbiorą pensję i oni mówią, że mi to dziękuję bardzo, ale chyba jednak wolą być dzieci popracować, bo za taką pensję nie będą ponosili takiej odpowiedzialności. Odpowiedzialność jest
no bardzo duża, tak? I coraz większa według nowej ustawy nasza odpowiedzialność zwiększy się na tyle, że za pierwsza nagana, jaka zostanie nam zastosowana w stosunku do naszej osoby, to jest zmniejszenie naszego uposażenia od 30 do 50%, o ile się nie mylę. Czyli proszę sobie policzyć, może ja podam przykład, po tych 15 latach w końcu, przepraszam, w końcu mam 2400 zł na rękę, więc jak dostanę jakąś naganę, to no nie wiem, czy na coś mi jeszcze wystarczy. Dziękuję bardzo. To jest takie gorzkie podsumowanie tego pytania, ale myślę, że warto o tym mówić, warto o tym wiedzieć. To są jakieś postulaty, tak, na przyszłość. To jest też dla polityków ważne przesłanie, żeby się może pochylili nad tym problemem, przygotowali jakiś pakiet rozwiązań. Ja teraz przekażę posłaństwo, tylko na początek jeszcze chciałam przypomnieć, że to jest spotkanie edukacyjne, tak? Czyli pytania nie mogą dotyczyć konkretnej sprawy. Tutaj Państwa nie są po to, żeby udzielać porad prawnych, tak? W konkretnej sprawie. I jeszcze pozwolę sobie wykorzystać Państwa skupienie, bo na koniec pewnie tak nie będzie. Przygotowaliśmy listę mailingową, którą tutaj możemy podać. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany innymi spotkaniami, wydarzeniami, które nasza fundacja organizuje, to można się wpisać, tak? Będziemy takie maile z informacjami przesyłać. Kolejne spotkania, tutaj też jest plakat informujący na naszej stronie, można sobie to zobaczyć oczywiście, arkademokracji.pl. Kolejne spotkania będą się odbywały w parkach. Najbliższe jest w Parku Staromiejskim, czy Śledzie, jak to woli, 30 czerwca. O godzinie 15 tam będziemy. Kolejne terminy też można zobaczyć. 7 lipca, każda niedziela lipca, tak? Na początek, sierpnia też planujemy, ale to jeszcze będziemy informować. No dobrze, i w takim razie proszę o zadawanie pytań. Ja też bardzo Państwa proszę, najtrudniejsze z możliwych. Mam do Pana prośbę. Proszę usiąść, bo ja się krępuję, jak Pan wstaje, mam ochotę sam wstać. Proszę na siedząco. Proszę Państwa, ja nie jestem prawnikiem, ale miałem szczęście, że w szkole średniej uczyłem się prawa. Ja jestem inżynierem elektrykiem i wobec tego przede wszystkim odnoszę się w swoich ocenach do praw fizycznych. I chciałem wobec tego Państwu powiedzieć, na pierwszej lekcji wykładu z zakresu prawa to pan sędzia Grygiel zaczął w ten sposób. Człowiek żył, żyje i żyć będzie w społeczności, ale człowiek zawsze był mniej lub bardziej świadomy swych praw i obowiązków. I współżycie tych różnych indywidualności, jacy są poszczególni ludzie, w zbiorowości, jakim jest społeczeństwo, wymaga pokojowego, przyjaznego uporządkowania zasad współżycia między ludźmi. I po to jest prawo. Takie była sentencja. Po to jest prawo. I teraz wobec tego jest sytuacja taka, że niestety w różnych społeczeństwach, w zależności od politycznego ustroju i polityków, którzy się zajmują tym, bardzo często jest sytuacja taka, że ci ludzie traktują prawo jako wolę rządzących poparta środkami przymusu. Takie określenie jest dotyczące prawa w państwach totalitarnych i w państwach, gdzie rządzą jełopy. A ja mogę śmiało powiedzieć, i nie boję się tego określenia, że PiS jest dla mnie partią jełopów i wyraźnych pasożytów. Jeżeli wobec tego takim ludziom przyzwala się na to, żeby oni dyktowali i ustanawiali prawo, to jest skandal. Ja powiem taką sytuację. Przed wojną były również sądy rzemieślnicze w cechach. Proszę Państwa, jeżeli jakiś rzemieślnik oszukał klienta, zrobił pewne skandaliczne tam błędy czy oszustwa w materiałach,
to taki rzemieślnik nie miał już szansy na to, żeby egzystować na tym społeczeństwie. I to trzeba wobec tego wiedzieć. Ja nie jestem zupełnie bezkrytyczny w stosunku do prawników i do sądów. Miałem również taką sytuację, gdzie sąd w pewnej sytuacji mówi, sąd się na tym nie zna, ale wobec tego tutaj ktoś tak i tak powiedział, to się przystępuje. Ja wobec tego, którym akurat na tych sprawach, które zgłosiłem do sądu w sprawie spółdzielni mieszkaniowej, dobrze się orientowałem i mówi, nie może być taka sytuacja, że sąd orzeka, sąd się na tym nie zna, ale ktoś tam powiedzmy ze spółdzielni tak... Przepraszam bardzo, bo chcielibyśmy wszystkim umożliwić zadanie pytania, więc albo zadajemy jakieś pytanie, tak? Albo bardzo bym prosiła o przekazanie mikrofonu, tutaj są pytania na sali, tak? Bo w ten sposób nie zdążymy, wszyscy jeśli nie zadamy pytania. Jeżeli takie, to... Proszę pana, ja tylko króciutko panu powiem jedną rzecz, bo kilka rzeczy pan poruszył w swojej wypowiedzi. Odnośnie tworzenia prawa, pobawię się trochę w adwokata diabła. Bywało z tym różnie kiedyś też. Ale to musicie państwo mieć świadomość jednej rzeczy. To państwo wybieracie władzę ustawodawczą w tym kraju. To od tego, kogo wybierzecie, zależy jakość prawa. I dlatego jak zaczynamy coś krytykować, to zastanówmy się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Może dlatego, że nie chciało nam się iść na wybory, może dlatego, że głosowaliśmy na mniejsze zło, może dlatego, że głosowaliśmy sobie tak niedbale, bo tam przecież to nie nasza sprawa. To jest nasza sprawa, proszę państwa, kogo wybieramy. Ale prawnik i każdy człowiek na stanowisku, gdzie podejmują się decyzje, musi cechować się wyobraźnią. To Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza niż aktualna wiedza posiadana przez danego człowieka. Ale niestety tu bardzo często są ludzie, którzy absolutnie nie zasługują na to, żeby podejmować decyzje w jakiejkolwiek sprawie, bo są jełopami bez wyobraźni. Ja chciałam zatem inne pytanie zadać, bo nie będę... jak tworzy się prawo, dochodziła. Natomiast jestem w szoku, jak usłyszałam, ile spraw ma sędzia w skali rocznej. Czy ja naprawdę dobrze usłyszałam? Tyle ich było? No to zróbmy taki test. Pani sędzio, ile w referacie kończy pani roczny spraw? Ja może akurat nie jestem dobrym przykładem, bo jestem w sądzie okręgowym, natomiast w sądzie rejonowym w tej chwili takie najniższe referaty to są od 200-300 spraw do 1000, a czasem i powyżej, do 1500. I no tutaj, proszę państwa, no to sama ta liczba, bo to jest liczba spraw, które ma sędzia w tym danym momencie, tak? To nie jest ilość spraw, które kończy w ciągu roku, bo czasami w ciągu roku kończy więcej, jeżeli są to sprawy proste na przykład. Natomiast to jest ilość spraw, które ma do ogarnięcia w tym danym momencie, no co już wiadomo, że z fizyczną niemożliwością, żeby te sprawy po prostu w jakimś rozsądnym terminie załatwić. Ja jestem jeszcze raz w szoku. Wydaje mi się to absolutnie niemożliwe do zrealizowania coś takiego. W takim razie, czy niektóre sprawy nie mogłyby być w gestii jakichś innych urzędników, bo z całym szacunkiem, ale myślę, że nie wszystkie sprawy zasługują na wielkie sędziowskie posiedzenie. W końcu, przepraszam bardzo, wydaje mi się, że macie wystarczająco dużo ważnych spraw, żeby pewne, oczywiste, o prostych rozwiązaniach przesunąć na inne instytucje. Na przykład ślubu udziela urzędnik. Czy jeżeli by nie było problemów spornych, jakichś spraw do rozstrzygnięcia, jakichś winach czy innych sprawach bardzo zawiłych, na przykład taki rozwód bez orzekania o winie, kiedy się dwie osoby dogadują w sprawie tego rozwodu, czy nie mógłby tego na przykład urzędnik, taki sam jak udziela ślubu, udzielić rozwodu, rozwiązać to małżeństwo? Takie rozwiązania są w innych państwach europejskich i oczywiście jest to jak najbardziej do rozważenia. Jeżeli sprawa jest niesporna, strony się zgadzają i nie wymaga to naprawdę decyzji sądu, to jak najbardziej takie sprawy
moim zdaniem powinny się odbywać poza sądem. Nie dotyczy to oczywiście wyłącznie tego rodzaju spraw, ale no, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest do rozważenia, czy naprawdę wykroczenia muszą być w sądzie, czy sprawy rejestrowe, czy to jest coś, co musi się odbywać w ramach struktury wymiaru sprawiedliwości. No, co to ma wspólnego z wymiarem sprawiedliwości? To tak naprawdę mogłoby być zorganizowane zupełnie inaczej. Także tego typu spraw na pewno by się znalazło dosyć dużo i to jest moim zdaniem, tak jak mówiłam już na początku, pierwsza rzecz, którą powinno się zrobić, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Ograniczyć ilość spraw w sądach. No bo tak, proszę Państwa, no ta różnica jest porażająca. Ja byłam sama zszokowana, że w 1997 roku w sądach było 5 milionów spraw, a w tej chwili mamy ponad 15 milionów. To jest porażające. A jeszcze, proszę Państwa, większość tych spraw sądy załatwiają. Jeżeli w 2017 roku na 15 milionów spraw, które wpłynęło do sądu, 15 milionów spraw zostało załatwionych. No oczywiście nie są to te same sprawy, bo wiadomo, że to chodzi o cyfry, ale no to pokazuje ogromną pracę sędziów. I my, jeżeli chodzi o statystykę, to w wymiarze takim europejskim, jeżeli chodzi o ilość załatwień, wypadamy naprawdę nie najgorzej. Ja jedną tylko dodam. Oczywiście, że sama ilość nie byłaby problemem, gdyby nie odbijała się na jakości orzecznictwa. Nieraz mamy rzeczywiście kuriozalne przykłady, ale te kuriozalne przykłady po części oczywiście z ludzkich błędów się biorą. Ale jeżeli wpływa do sądu, nie wiem, 5000 wykroczeń, to nasi przełożeni mówią tak, słuchaj, weź to na posiedzenie, wydaj nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i prześlij stronie. Nie patrz na to, co jest w aktach. Nie patrz na to, jakie są dowody. Statystycznie rzecz ujmując, z tych 5000 nakazów, 3 się uprawomocnią i o tyle mamy mniej spraw. No tylko strona, proszę Państwa, jak zostaje oskarżona o popełnienie wykroczenia i bez mrugnięcia okiem, bez zapytania jej o zdanie, dostaje nakaz, wyrok nakazowy, gdzie ma zapłacić grzywnę za to wykroczenie. To co ona sobie myśli o sprawiedliwości? No właśnie. Ale proszę Państwa, to wynika z tego, że tak sobie nasi przełożeni radzą z tym ogromnym napływem spraw. Statystycznie sobie radzą. Druga rzecz. W postępowaniach sądowych w tej chwili zasadą jest, że jak wpływa pozew w postępowaniu, nie wiem, ja się na tym nie znam, jestem karnikiem, ale nie wiem, nakazowym, upominawczym, to się na posiedzeniu wydaje wyrok od razu i przesyła się go stronie. Ze wszystkimi rygorami mówi się, masz tydzień na podniesienie wszystkich zarzutów przeciwko temu rozstrzygnięciu, bo jak tego nie zrobisz, to już ich nie możesz podnieść. A ta strona jest w szoku, bo ona już to dawno zapłaciła. Co ma zrobić? Oczywiście podniesie te zarzuty, wysmaruje pismo, nadenerwuje się. Efekt będzie taki, że druga strona to dostanie. No tak, rzeczywiście nie udało się. To ja cofam powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia i nic mi się z tego tytułu nie dzieje. Ale pierwotnie sąd wydał wyrok, nie pytając drugiej strony o zdanie. To jest próba poradzenia sobie przez ustawodawcę, przez naszych przełożonych w ministerstwie. Muszę uczciwie powiedzieć, przez naszych przełożonych bezpośrednich, prezesów sądów, przewodniczących wydziałów też, z tym napływem spraw. To jest próba poradzenia sobie. Tylko czy naprawdę o to nam chodzi? Katarzyna, ja chciałam poprosić Państwa o pomoc w spojrzeniu w przyszłość. Mianowicie partia, której nazwy nie warto wymieniać, bo nie ma nic wspólnego z tym, co w nazwie, zapowiada, że reformy sądownictwa nie skończyła i zapowiada ciąg dalszy. No, zakładam, że po wygranych wyborach. Chciałam zapytać w związku z tym, jakie są zagrożenia? Czego Państwo się obawiają, jeśli sądy będą dalej przez tych samych ludzi reformowane? Proszę Pani, to jest temat rzeka i tyle aspektów ciśnie się, że nie wiadomo od czego zacząć. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Te reformy, w cudzysłowie, które są teraz przeprowadzane, powodują, że wyniki statystyczne, czyli te jakby papierowe sądów są coraz gorsze.
postrzeganie sądów w społeczeństwie, sędziów w społeczeństwie jest coraz gorsze. Częściowo jest to wynik działań propagandowych, to o tym może później. Natomiast też wynika to z tego, że te sądy działają kulawo. Jedyne co zrobiono, to zrobiono rewolucje personalne tam, gdzie chciano. Wprowadzono system losowego przydziału spraw, stawiając diagnozę, że największym problemem wymiaru sprawiedliwości było to, że przewodniczący wydziału dawał sprawy swoim kolegom po znajomości, po to, żeby wiedzieć, jaki będzie werdykt w tej sprawie. Proszę Państwa, nie wiem, możecie mi Państwo nie wierzyć. Ja byłem przewodniczącym wydziału 8 lat, pracowałem pod różnymi przewodniczącymi. Nie ma takiego problemu, nie było. Te sprawy nie były przydzielane spod dużego palca, tylko była alfabetyczna lista sędziów i kolejność wpływu. I według tej kolejności sprawy trafiały do sędziów. Nie było takich sytuacji. Jeżeli się taką diagnozę postawiło na dzień dobry, no to już świadczy o tym, że ci ludzie po prostu nie wiedzą, gdzie są prawdziwe problemy. Jak przyjechał do nas pan minister Piebiak, myśmy próbowali mu powiedzieć tak: panie ministrze, porozmawiajmy o potrzebach reformy wymiaru sprawiedliwości. My widzimy problemy z biegłymi, bardzo konkretne. Nie ma biegłych, biegli biorą kolosalne pieniądze, opinie są złe, na opinie się czeka latami. Porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o innych kwestiach proceduralnych. Rzuciliśmy kilka przykładów. Nie ma takiej rozmowy. Nikt nie jest zainteresowany. Więc pani pyta, co będzie w przyszłości. Jeżeli nie zmieni się podejście, to będzie masakra. Oczywiście załatwi się to. Ja Państwu powiem jak. Z dnia na dzień przeprowadzi się ustawę, w której, nie wiem, część tych spraw przejmą sędziowie pokoju wybierani w wyborach powszechnych albo jakiś inny organ. Natychmiast wyniki statystyczne się polepszą. Część spraw, powiedzmy, się umorzy na zasadzie jakiejś abolicji, czegoś takiego. Już tam majsterkowicze w Ministerstwie Sprawiedliwości o tym myślą, jak to zrobić. Statystycznie będzie pięknie. A w razie z czego powie się, no nie, no my byśmy chcieli, ale patrzcie ci sędziowie, no przecież zobaczcie. No złodzieje, wiertarek, pędrajów, jak chcecie im powierzyć wymiar sprawiedliwości? Przecież to przez nich tak wszyscy cierpimy, no. Więc ja widzę to w naprawdę bardzo czarnych barwach. Większość z nas sędziów nie widzi, że tak powiem, światełka w tunelu, a jeżeli widzi, to tylko pędzącego pociągu pospiesznego. Ja bym może tylko dodała, że tak naprawdę myślę, że większość sędziów widzi potrzebę reformy. To nie jest tak, że my uważamy, że jest super, bo nie jest super, jest coraz gorzej. Natomiast to, czego się boimy, boimy się tego, że tak naprawdę reformy nie służą temu, żeby poprawić naszą pracę, tylko boimy się utraty niezależności, też niezawisłości. I większość, myślę, moich kolegów chce po prostu spokojnie pracować w godnych warunkach. Niezależnie od tego, jaka to jest władza, czy to jest władza, która była poprzednio, czy to jest władza, która jest teraz. My tak naprawdę chcielibyśmy pracować w godnych warunkach, a no, prawda jest taka, że jak były poprzednie rządy, też to nie wyglądało za dobrze, jeżeli chodzi o poprawianie wymiaru sprawiedliwości. I prawda jest taka, że nie słucha się nas, nie słucha się do nas do tej pory żadna władza i naszych propozycji. Ja rozumiem, że intencją władzy było stworzenie z Izby Dyscyplinarnej bata na sędziów. Chciałam zapytać, jak to funkcjonuje, bo znam już dwa przypadki pana sędziego Tulei i pani sędziny, zapomniałam, z Łodzi naszej, które mają jakieś... Pozdrawiamy serdecznie, siedzi obok pani sędzio Maciejewska. Więc chciałam się zapytać, jak państwo mają pomysł na radzenie sobie z tym, co już się zaczęło, a pewnie będzie dalej dużo gorzej wyglądać. Proszę pani, bardzo pani dziękuję za to pytanie. Ja państwu podam przykład. Państwo sobie sami wyrobicie zdanie, jak to działa, jak działa obecnie system dyscyplinarny wobec sędziów. Mogę spytać, jak ma pani na imię? Pani Zofia. Pani Zofia, proszę się na mnie nie gniewać, ale ja, żeby uzmysłowić państwu, jak to działa, muszę użyć pani przykładu. Dobrze?
Proszę Państwa, informuję wszystkich Państwa, że 2 tygodnie temu pani Zofia ukradła z Biedronki zakupy za 150 zł. Proszę, żebyście Państwo o tym pamiętali. Pani Zofia, siedząca tutaj, z imienia i nazwiska znana wszystkim, ukradła za 150 zł zakupy z Biedronki. I teraz czeka pani spokojnie 2 tygodnie. Po 2 tygodniach odbiera pani w kadrach odpis postanowienia rzecznika dyscyplinarnego, który ogłosił już 2 tygodnie wcześniej te zarzuty, które ja teraz pani ogłosiłem. Poszło to w mediach, wszyscy już to widzieli. Dostaje pani to 2 tygodnie później. W tych zarzutach ma pani napisane też, że ma pani prawo złożyć pisemne wyjaśnienia jemu na biurko. W terminie powiedzmy 2 tygodni. Jak pani nie podniesie tam też, nie wskaże tam wniosków dowodowych, jakie pani chce przeprowadzić dowody, że pani jednak nie ukradła tych zakupów, no to być może już potem nie będzie na to szansy. Tak? Mało tego. Ja jestem tym rzecznikiem. To ja teraz wyznaczę sąd, który będzie panią sądził dyscyplinarnie. Wcześniej już w tym sądzie to ja, minister sprawiedliwości, wyznaczyłem konkretnych sędziów, którzy będą panią sądzić. A odwołanie od tego sądu będzie pani miała do Izby Dyscyplinarnej, gdzie również ja, jako minister sprawiedliwości, wsadziłem ludzi, którzy tam mają być. Fajne? Zapewniam panią, że każdy człowiek z ulicy, nawet przestępca, ma więcej praw w sądzie niż sędzia w postępowaniu dyscyplinarnym. Po co to jest robione? To jest robione po to, żeby zamknąć nam buzię, żebyśmy my się nie odzywali, żebyśmy my nie krytykowali. No bo, no jak można, no, rzucać tą rozpędzoną machinę w szprychy, ciągle te kamienie, pokazywać tą patologię, pokazywać to, co się dzieje złego. Efekt mrożący chce się uzyskać. Te wszystkie postępowania, które są stawiane sędziemu za orzeczenie, to jest kuriozum, proszę Państwa. To jest tak, że ja za chwilę, ja się nie będę bał. Mam taki charakter, mnie nikt nie przestraszy. Ale część moich kolegów powie, kurczę, ta sprawa taka medialna, taka polityczna. Ajajajajaj, może ja ten wyrok to taki wyważony wydam. No, ludzie są tylko ludźmi. Naprawdę chcemy żyć w takim kraju? Naprawdę chcemy żyć w takim, pod taką presją? Ja powiem tak, jeżeli moje państwo mi zaufało, wykształciło mnie, dało mi prawo wydawania wyroku w imieniu tego państwa z orłem na piersi, to niechże to państwo mi zaufa, że ja nie jestem ostatnim idiotą, że ja nie jestem przekrętasem, że ja tą sprawiedliwość będę wymierzał zgodnie ze swoim sumieniem i zgodnie z prawem. A ja cały czas czuję przez działalność rzeczników dyscyplinarnych, przez działalność polityczną w tym kraju, że ja jestem pod jakimś pręgierzem, że mnie się ciągle patrzy na ręce, mnie się nie ufa, no bo ja to jestem taki, że jak tylko mi się poluzuje, to... Więc to jest taka odpowiedź na pani pytanie. Bardzo źle to wygląda dzisiaj. Nie sądzę, żeby miało się na lepiej. To nie ma na to rady, żeby takich wiełoków utępić? Ja mam. Jest wyborny. Tak, oczywiście, że są wybory. Widzę, że zrobiło to, co pan sędzia powiedział, takie wrażenie, że osoby zgromadzone na sali wzięły głęboki oddech i boją się właściwie cokolwiek. Obiecali, że powiedzą na każde pytanie. Proszę, to ja mam takie pytanie. Doktor Strange z Avengersów ma bardzo podobny płaszcz do Państwa. Nie ma tak pięknego orła na piersi, ale ma takie bardzo fajne urządzenie, którym ma kamień czasu. Jak wszyscy, czy większość z nas wie, ten płaszcz doktora Strange'a ma wbudowaną sztuczną inteligencję i ma niesamowite zdolności ratowania ze wszelkich opałów swojego właściciela. I moje pytanie jest zasadnicze. Jakie fantastyczne moce mają Państwa emblematy, które wykorzystujecie w swojej pracy? A ja panu bardzo chętnie odpowiem. Wie pan, jaką ja mam moc nadzwyczajną? Jestem idealistą, głęboko wierzę w prawdę. I to jest mój sposób. Ja będę tą prawdę mówił, dokąd mi będzie wolno,
I to mi ratuje życie, bo wie pan, sfrustrowany tym, co widzę w wiadomościach, tym, co widzę na ulicach, tym, co słyszę w telewizji, ja mogę albo się poddać, albo się tak zirytować, że dostanę zawału, albo no są różne tamte. Ale ja po prostu wybieram mówienie prawdy. I dokąd ktoś nie zamknie mi ust, to ja tą prawdę będę mówił, bo to mi ratuje życie pod względem psychicznym. Szef partii PiS powiedział krótko i jasno. Popierać, nie przeszkadzać. Aż mi jest niezręcznie tutaj. Znaczy, no ja bym wolała, żebyśmy tutaj się tak politycznie nie wypowiadali, bo my jesteśmy tutaj w innej roli edukacyjnej. Ale to ja mówiłam. No tak, ale też jakieś używanie brzydkich wyrazów w sali też myślę, że nie jest właściwe. To nie o wyrazy chodzi. Proszę Państwa, to nie jest tak, że my tutaj krytykujemy konkretną partię czy konkretne osoby. My to jak kiedyś jeden z wierszy powiedział, i śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się jest przywar, nie z osób natrząsa. My tutaj bardziej te przywary piętnujemy niż osoby i przynależność partyjną, ale no, żyjemy w czasach bezprecedensowych, przynajmniej ja nie pamiętam takich czasów, w związku z tym i ten język nasz musi być ostrzejszy. My jesteśmy absolutnie dalecy od jakiejkolwiek działalności politycznej. I naprawdę proszę nie łączyć nas z jakimkolwiek nurtem, z jakąkolwiek partią polityczną, z jakimkolwiek światopoglądem. Bylibyście Państwo bardzo zdziwieni, gdybyście Państwo znali nasze poglądy prywatne. Bo ja też się tego nie wstydzę, ja jestem wielkim konserwatystą, tradycjonalistą. Natomiast nie zmienia to faktu, że zło, które się dzieje, nazywam złem, i w wielu punktach jestem w tym zgodny z moimi kolegami, którzy są bardzo postępowi, którzy mają radykalno-lewicowe poglądy, którzy no zupełnie inny światopogląd reprezentują niż ja. Po prostu w pewnym momencie człowiek, który ma zasady, musi spojrzeć na to uniwersalnie, niezależnie od tego, co ma we własnym sumieniu i ocenić rzeczy takie, jakie są. Ale może ktoś z Państwa zapytałby o coś jeszcze Pani Anety, bo tak biedna tutaj około nas siedzi. Proszę Państwa, mamy wielu kolegów wśród pracowników sądu i to są naprawdę wspaniali ludzie. To, co mówi Pani Aneta, że oni to robią, bo lubią. To są ludzie, którzy pracują na aktach tajnych, w kancelariach tajnych. To są ludzie, którzy mają dostęp do takich informacji, za które wiele gazet w tym kraju zapłaciłoby duże pieniądze. Sami zarabiają tyle, ile pani Aneta. To, że jeszcze nie mamy skandali związanych z wynoszeniem takich informacji tajnych, to, że jeszcze ci ludzie nie robią na boku interesów z grupami przestępczymi, to świadczy tylko, jaki jest wspaniały ich poziom. Tylko ich jest coraz mniej, bo oni odchodzą, bo też no, nie są samobójcami, też mają żony, mają mężów, mają dzieci, mają rodziny. Żal patrzeć, jak pracownik sądu po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach mówi, nie no panie sędzia, no nie mogę już dłużej. No chciałbym, nie mogę. To jest prawdziwy skandal. Nie ma po prostu uczciwego potraktowania ludzi, którzy całe życie oddali sprawę. Tak, ja tutaj też tylko trzy zdania, bo chciałam się przyłączyć absolutnie do wszystkiego tego, co Grzegorz mówił o ciężkiej pracy pracowników sądowych. Tutaj naprawdę jest to praca bardzo ciężka, bardzo odpowiedzialna i my musimy obdarzać naszych współpracowników też ogromnym zaufaniem. I proszę Państwa, w tej chwili odchodzą całe wydziały pracowników. Zmieniają się całe wydziały, a tak naprawdę nowych osób, które by chciały przyjść do pracy w sądzie, nie ma. Są puste ogłoszenia o etatach. Jak to będzie wyglądać w przyszłości, też tego nie wiemy. Ja chciałam tylko dodać oczywiście, że musicie Państwo mieć też wyobrażenie o tym, że jeżeli przychodzi nowy pracownik do pracy w sądzie, to przyuczam go ja, bo moje koleżanki, więcej inne. Więc oprócz tego, że wykonujemy swoje obowiązki, to przyuczamy i sprawdzamy jeszcze tego nowego pracownika. Ja chciałam tylko powiedzieć jedno. Kiedyś jeden też z dziennikarzy
zapytał mi się, jak wygląda mój dzień w pracy, to ja mu odpowiedziałam tak, że no cóż, czy jest jesień, czy jest zima, czy jest deszcz, czy jest śnieg, czy jest słońce. Siadam do mojego 10-letniego samochodu i pęperciam sobie do pracy, modląc się, żeby się nie zepsuł. A jak się zepsuje, to go zostawiam i wsiadam w autobus albo wsiadam w tramwaj i modlę się, żeby mi starczyło pieniędzy na bilet. A nawet jak mi na ten bilet nie starczy, to pojadę na kapę i tak szczęśliwie z uśmiechem na twarzy wejdę do swojej cudownej pracy, którą kocham, uwielbiam i no nie zamieniłabym na inną. I tylko tyle, to myślę, że takie z mojej strony, jeżeli chodzi o pracownika, zakończenie. Mogę? Przepraszam, nie sędzia, ale zainspirował mnie sędzia Gała, szczerze mówiąc. Może bez mikrofonu, bo tak? Będę z mikrofonu, bo będzie lepiej słychać. Przepraszam. Zainspirował mnie pan sędzia Gała, bo zareklamował nam się tutaj jako osoba o konserwatywnych poglądach. Jednocześnie słyszeliśmy ostatnio, że mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się w sprawie słynnego drukarza z Łodzi. Akurat pan sędzia Gała orzekał w tej sprawie i wydał orzeczenie, które no, nie jest przejawem konserwatywnych poglądów. Czy pan sędzia mógłby nam wszystkim wyjaśnić, jak to działa w przypadku sędziego, że te nasze poglądy nie zawsze przekładają się wprost na orzeczenie, które wydajemy? Proszę Państwa, moje poglądy przy wydawaniu tego wyroku nie miały nic do rzeczy. Ja byłem zobowiązany niezawiśle, bezstronnie, bez emocji, również bez nacisków wewnętrznych, wydać sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Tak rozumiałem w tej sprawie sprawiedliwość. To jest jedna z tych spraw, o których Państwu mówiłem, że jak słucham dzisiaj relacji, to się zastanawiam, czy ja tam byłem, czy to jest ta sprawa, bo pomylone jest dokładnie wszystko. Pan, który był obwiniony w tej sprawie, nie był przedsiębiorcą, tylko był pracownikiem drukarni. Umowa już została zawarta. Rzecz wyniknęła na etapie technicznym uzgodnień wielkości tego baneru. Więc to są rzeczy już w tej chwili publicznie znane, wyrok jest prawomocny, można o tym mówić. Więc to zmienia kompletnie pogląd tej sytuacji. Nie miało tutaj absolutnie żadnego znaczenia mój światopogląd, moje podejście do określonych środowisk. Bardzo mi przykro, że ta sprawa nabrała takiego wydźwięku, bo ona na to po prostu zwyczajnie nie zasługiwała, żeby być symbolem czegokolwiek. Niestety stała się takim symbolem i moim zdaniem to bardzo źle, bo orzeczenie Trybunału oznacza również możliwość wznowienia postępowania, w której ukarany został sprzedawca w sklepie za niewpuszczenie do sklepu obuwniczego osoby na wózku inwalidzkim jako przejaw dyskryminacji. Z tego samego artykułu 138 KW został ukarany. On dzisiaj może złożyć wniosek o wznowienie tego postępowania i on wygra tą sprawę. Z tego samego artykułu został skazany, został ukarany sprzedawca, który w sklepie zużywaną odzieżą dziecięcą nie wpuścił pani z wózkiem, z dzieckiem, bo stwierdził, że z wózkiem to nie wolno. I on również wznowi to postępowanie i zostanie uniewinniony. Więc o tym się już nie mówi, to są skutki uboczne. Bardzo źle się stało, że takiego wydźwięku ta sprawa nabrała. Ja ją traktowałem profesjonalnie, w sensie prawnym. Moje poglądy nie miały tutaj żadnego najmniejszego znaczenia. Tyle mogę odpowiedzieć. Znowu wszystkich uciszyłem. Przepraszam Państwa. Proszę Państwa, jak pozwolicie, sam sobie zadam pytanie, dobrze? Muszę powiedzieć o jednej rzeczy. To, co mówiłem Pani Zofii o tych zakupach, to jest wyraz mojej frustracji z powodu tego, jak dzisiaj toczy się postępowanie w sprawie rzekomego czołgania osoby niepełnosprawnej w sądzie. Słyszeliście Państwo wszyscy, jak to sędzia kazała się czołgać po sali. Nie będę Państwu mówił o szczegółach, chociaż je znam, bo rzecz dotyczy pani sędziego, która ma pokój obok mnie i z którą rozmawiałem na ten temat. Zobaczcie Państwo, żeby nie wiem co w tej chwili w postępowaniu dyscyplinarnym się okazało. Żeby się okazało, że tak nie było, że to jest jakaś bzdura.
to czy ta pani sędzia cokolwiek zyska w tym postępowaniu, czy ktoś o tym coś powie? A jej nazwisko, jej wizerunek już został w internecie opublikowany, już wiadomości o tym powiedziały, inne stacje telewizyjne o tym powiedziały, już zrobił się szum medialny, ona już jest skazana. Koniec. Wczoraj odebrała dopiero postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Może złożyć pisemne wyjaśnienia, ma 2 tygodnie, rzecznikowi na biurko. Może przeczyta. Ale nikt tego nie pokaże. No nie, proszę Państwa, no ja nie chcę żyć w takim kraju. Bo za chwilę ktoś przyjdzie i powie o mnie coś takiego, albo o pani Zofii, albo o panu, o każdym z nas. Jak my się mamy bronić? Musi być niezawisły, sprawiedliwy, bezpływowy sąd do tego. A wszystko wskazuje na to, że nikogo nie będzie. Było tak jeszcze, tak? Czy... Dzień dobry. Chciałam zadać takie pytanie. Akurat jestem z grupy tak zwanych uliczników, czyli często wychodzimy na ulicę protestować. I chciałam zapytać, jakie Państwo w stosunku do nas macie oczekiwania może? Czy mamy Was cały czas wspierać, gdzieś pikietować, nawoływać rząd, aby ustąpił od tych rygorystycznych postanowień wobec sędziów? Czy to Państwu w ogóle jest potrzebne? Proszę Pani, to nie jest potrzebne nam, sędziom. To jest potrzebne Państwu, jako społeczeństwu. My oczywiście jesteśmy członkami tego społeczeństwa i może nas to też dotknąć. Ja myślę, że jesteśmy tak samo jak Państwo, tylko mamy mniejsze możliwości zaangażowani w tą walkę, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Natomiast to nie jest partykularna walka sędziów z rządem albo państwa protestujących z rządem. Musimy sobie uświadomić, czego my chcemy. Co z tego, że się zmieni rząd, jak przyjdzie następny i nie zmieni swojego podejścia? Chodzi o wartości, o które walczymy. O państwo prawa, o prawdę, o sprawiedliwość, o niezawisłość sędziów, o respektowanie praw jednostki i o to wszyscy walczymy. Państwo wybrali taką metodę i my wybraliśmy taką, że z Państwem dzisiaj rozmawiamy, że piszemy, że angażujemy się w życie publiczne. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku jako członkowie społeczeństwa. Ja to rozumiem, to było troszkę podchwytliwe pytanie, bo to wiadomo, że chodzi o tą praworządność, tak? Nie o obronę praworządności, nie stricte konkretnych sytuacji, chociaż tak osobiście uważam, że jeżeli bez względu na to, kto pracuje w jakim zawodzie, jeżeli jemu staje się jakaś publiczna krzywda albo jakaś niesprawiedliwość, to wydaje mi się, że reszta społeczeństwa po prostu powinna za tą osobą murem stanąć. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam zapytać o komentarz do zmian w kodeksie prawnym. Karny. Koleżanki mnie nie znienawidzą, proszę Państwa. To było w kalkulowanym ryzyku. Proszę Pani, nie umiem powiedzieć merytorycznie. I to znowu będzie dla Państwa pewnie zaskoczenie, jak to sędzia z 20-paroletnim stażem nie umie merytorycznie odnieść się do zmian w kodeksie karnym. Powiem tak. Powiem Państwu, jak to wygląda. Zlikwidowano komisję kodyfikacyjną. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Był to organ, który tworzył projekty aktów prawnych. Często też krytykowany, bo działał długo, mozolnie. Ci profesorowie tam się zastanawiali nad tym. Czasem to nawet nas tutaj diabli brali, że to tak długo trwa. Nie ma tego. Zamiast tego trwają jakieś prace w ministerstwie nad projektami tak poważnych ustaw jak kodeks karny czy kodeks postępowania karnego. My nie jesteśmy o tym informowani. Efektem tego jest jakiś projekt ustawy albo rozporządzenia, który my dostajemy do wyrażania swoich opinii. I proszę Państwa, z reguły jest tak, że dzisiaj jest 27 czerwca, to ja bym taki projekt dostał
za dwa dni, 29, a moje uwagi mogę zgłosić do 27, czyli jestem już dwa dni po terminie, jak to dostaję. Tak wygląda procedura konsultowania z sędziami projektów aktów prawnych. Ale żeby... zawsze czy teraz? Zawsze. Zawsze. To miałem powiedzieć, żeby być sprawiedliwym, tak było zawsze. Nas się nie słuchało. Potem ten projekt mniej lub bardziej doskonały idzie do Sejmu i tam znowu któryś z posłów oświeconych siedzi, nieważne z jakiej opcji, mówi, a ja tutaj to bym zamiast tych dwóch lat to zrobił 3 lata, a niech ma. No dobra, wszyscy za 3, no pewnie, no jak, no kto nie będzie 3. A ja bym tutaj to zmienił takie słowo na takie słowo. Wychodzi z tego jakaś hybryda, która jest kompletnie niespójna ze sobą. Dam Państwu przykład, dobrze, jeżeli mogę, odpowiem na Pani pytanie, co myślę o tych zmianach. Otóż pedofile, zwyrodnialcy, którzy krzywdzą dzieci, którzy je mordują, dzisiaj mają dostawać, nie wiem, tam chyba od 12 lat w górę do 25 dożywocie bez prawa warunkowego przedterminowego zwolnienia. Okej. Okay. Na pierwszy rzut oka wszyscy powiemy, jest. Nareszcie. Tak, szczerze, no obrzydliwe, więc no, naprawdę. Sądziłem sprawę, w której 14-letnia dziewczynka uprawiała seks ze swoim 17-letnim bratem, który w świetle prawa karnego był już dorosły. Tata oglądał sobie filmy różne, zostawiał ich w domu, potem sami puszczali sobie filmy, robili to, co na filmie. Tragedia tych dzieci polegała na tym, że nikt im nigdy nie wytłumaczył niczego o zachowaniach seksualnych. Im się wydawało, że skoro jest miło, skoro jest przyjemnie, to niczego złego nie robią. Wyszło to na jaw, bo ta dziewczynka pochwaliła się jakiejś cioci, co robi z bratem. On został wtedy, to było ileś lat temu, aresztowany, całą wszczętą procedurę karną, przyprowadzono mi go na sali w kajdanka. Wtedy jeszcze nie było przesłuchań w niebieskich pokojach. Ta dziewczynka również wchodziła wtedy na salę. Oczywiście bez niego, bo jego wypraszaliśmy. Na moje pytanie, czy ona chce zeznawać, ona się rozpłakała i zapytała, czy ona musi przez to wszystko przechodzić jeszcze raz. Stwierdziłem, że nie i uznałem to za odmowę złożenia zeznań. Myśmy tego chłopca skazali na 2 lata w zawieszeniu na 5, dozór kuratora, dlatego, że ja wiedziałem, że to nie jest kwestia kary. To jest kwestia, żeby jemu ktoś wytłumaczył, że to, co robił, było złe, bo oni do końca procesu tego nie wiedzieli. Dzisiaj ten chłopiec dostałby 12 lat więzienia. Takie są efekty bezmyślnego tworzenia prawa pod konkretne przypadki. Takie są efekty, bo i takie sprawy są, i takich jest chyba więcej niż tych medialnych. Czyli przy okazji edukacja seksualna jednak jest potrzebna i raczej prewencja, a nie... Uderzyło mnie to, co pan sędzia powiedział, że poseł dopisuje słowa, zmienia lata, że ten poseł no, tak samo nie ma wykształcenia prawniczego jak ja. Prawda? Czyli ja też właściwie mogłabym zmieniać prawo, nie mając o nim zielonego pojęcia. Jeżeli trafi pani na sprzyjającą większość w parlamencie, to oczywiście może pani do ustawy wprowadzić dokładnie wszystko. Jest taka stara anegdota, jak w ustawie o rybołówstwie śródlądowym zapomniano, że poławia się oprócz ryb jeszcze raki. Ech, etap prac był późny, zmienianie wszystkiego. Napisano w słowniczku, w rozumieniu niniejszej ustawy rak jest rybą. Poszło. Proszę Państwa, tak się u nas tworzy często prawo, niestety. Tak to wygląda. Tak to wygląda i to jest naprawdę niezależne od opcji, bo kiedyś też się tak prawo tworzyło. Dzisiaj natomiast w tym pośpiechu, kiedy od pierwszego czytania do drugiego czytania, do głosowania mijają 1-2 dni, no to tych błędów jest jeszcze więcej. Jest jeszcze więcej. Jeśli nie ma już pytań, to ja Państwu bardzo serdecznie podziękuję za to, że się Państwo z nami spotkaliście. To też jest pewna zmiana, która nastąpiła w ciągu ostatnich lat, że sędziowie dostrzegli tą potrzebę albo odważyli się, tak, wyjść na ulicę, rozmawiać z nami, pewne rzeczy tłumaczyć. I mam nadzieję, że to będzie taka trwała zmiana, że nawet jeśli się wydarzy coś dobrego, tak, wreszcie będzie reforma wymiaru sprawiedliwości, która rzeczywiście coś poprawi, to że to zostanie, tak? Czyli że będziemy ze sobą rozmawiać, tak? I my będziemy oczywiście na kolejnych spotkaniach
na które Państwa zapraszamy. Mamy też taką propozycję, jeżeli pojawią się jakieś pytania, tematy, zagadnienia, które według Państwa warto poruszyć na tych kolejnych spotkaniach albo przy jakichś innych wydarzeniach, to proszę do nas napisać, na przykład na nasz mail, który znajdziecie Państwo na stronie, tak? To jest fundacja@arkademokracji.pl. Bo być może przyjdzie Państwu do głowy jakieś pytanie, które nam nie przyszło, a bardzo warto, żeby o nim porozmawiać. Dziękuję. Na kolejne spotkania zapraszamy Państwa do łódzkich parków w lipcu, 30 czerwca do Parku Staromiejskiego, 7 lipca do Parku Poniatowskiego, 14 lipca do Parku Mickiewicza, czyli Parku Julianowskiego, 21 lipca do Parku na Zdrowiu, 28 lipca do Parku Staromiejskiego. Zawsze w godzinach między 15 a 16.30 będziemy w tych parkach. O sierpniowych spotkaniach w parkach łódzkich i parkach województwa będziemy informować bliżej terminu. Dzień.